Sejm podjął decyzję o zmianie w opłatach za przedszkola publiczne. Teraz każde dziecko ma prawo przebywać bezpłatnie w swoim przedszkolu przez 5 godzin. Każda dodatkowa godzina musi zostać jednak opłacona. W Olsztynie stawka za dodatkową godzinę pobytu dziecka w przedszkolu to 3 zł. Jest to jedna z wyższych opłat w całej Polsce. Jeśli podobnie jak inni rodzice nie zgadzasz się z tak wysokimi opłatami oraz formą naliczania godzin nadprogramowych, zapraszamy do dyskusji, którą znajdziecie na portalu olsztyn.pl w dziale Miasto. Władze UWM-u postanowiły ułatwić życie olsztyńskim studentom. Rektor podpisał umowę, której przedmiotem jest rozwój sieci szerokopasmowej na terenie miasteczka studenckiego. Umowa zawiera m.in. zapis o stworzeniu punktów dostępu do bezprzewodowego internetu zarówno w domach studenckich, jak i w kilku miejscach na terenie Kortowa, m.in. na plaży. Koszt projektu to ponad 1 000 000 zł. Z nowych rozwiązań studenci będą mogli korzystać jeszcze w tym roku. Dobrze wyposażone stanowiska komputerowe, darmowy internet i możliwość bezpłatnego drukowania. To kilka interesujących funkcjonalności, z jakich można skorzystać w budynku olsztyńskiego starostwa. To wszystko dzięki projektowi Publiczny Punkt Dostępu do Internetu, który wdrażany jest w Olsztynie od ubiegłego roku. Teraz w budynku starostwa każdy może bez przeszkód skorzystać z komputera i dostępu do internetu. Koszt realizacji projektu we wszystkich 113 gminach, które włączyły się w przedsięwzięcie, to ponad 20 milionów złotych. Już pod koniec tego roku olsztyńskie planetarium będzie mogło pochwalić się nowoczesnym systemem, który oprócz naszej placówki posiada jedynie Centrum Nauki Kopernik. Mowa o systemie cyfrowym, który otworzy przed oczami widzów niczym nieograniczony, obejmujący całą kopułę obraz w 3D. Ruchomy obraz wypełniający całą kopułę może być generowany w czasie rzeczywistym przez prowadzącego pokaz lub odtworzony wcześniej przez przygotowany materiał audiowizualny, na które składają się m.in. animacje komputerowe, obrazy zarejestrowane kamerą wideo i grafika. Koszt inwestycji to ponad 2 miliony złotych. Już w najbliższą niedzielę, 11 września, na stadionie Akademickiego Związku Sportowego w Kortowie odbędzie się wielki mecz charytatywny Gwiazdy kontra Warmia i Mazury. Po stronie Gwiazd z Warszawy zobaczymy Olafa Lubaszenko, Piotra Zelta, braci Mroczek czy Radka Majdana. Honoru Warmii i Mazur bronić będą m.in. Paweł Papke, Sylwester Czereszewski, Piotr Tyszkiewicz czy kabaret Czyści Jakuza. Panowie zagrają wspólnie w piłkę nożną, a wszystko po to, by wesprzeć olsztyński oddział Fundacji Spełnionych Marzeń. Mecz rozpocznie się o godzinie 15:30. Wstęp jest bezpłatny.